Po raz kolejny jako naród pokazujemy, że potrafimy się zjednoczyć, że w chwilach zagrożenia potrafimy być jednością. I teraz właśnie wobec tej solidarności z Ukrainą to jest taki moment, że znowu jako naród jesteśmy niesamowicie zjednoczeni. Jesteśmy zjednoczeni w pomocy Ukrainie i Ukraińcom. Jesteśmy zjednoczeni w ich walce z Rosją. Może nie walczymy karabinami, tak jak Ukraińcy, ale jesteśmy w zasadzie prekursorami tego, aby z Rosją walczyć w inny sposób. Tutaj mistrzostwem świata, mistrzami świata okazali się już w sobotę polscy piłkarze, którzy odmówili gry w barażu o mistrzostwa świata z Rosją. To są takie, można powiedzieć, małe gesty, tak? Bo w tym momencie, kiedy jest wojna, piłka, sport, to wszystko jest mało ważne. Ale oni tym gestem pokazali, że tak naprawdę nie musimy w pewien sposób zacząć na Rosję z każdej strony naciskać i musimy Rosję izolować od normalnego, cywilizowanego świata. Tylko sankcjami z każdej strony, sankcjami poprzez uczestnictwo w życiu międzynarodowym, sankcjami gospodarczymi, finansowymi. Tylko w ten sposób tak naprawdę na tą chwilę jesteśmy w stanie z tą Rosją walczyć. Myślę, że mimo wszystko militarnie też bylibyśmy w stanie z tą Rosją na tą chwilę walczyć, ale niestety Ruscy dysponują bronią atomową i to jest to, dlaczego pewnie jeszcze Kreml normalnie stoi. Moskwa jeszcze nie została przez chociażby wojska NATO zbombardowana, a Putin wciąż żyje. W zasadzie na tym można by ten mój przykrótki wywód na ten temat zakończyć, ale powiem wam w tym wszystkim, w tej solidarności z Ukraińcami, ciągle pojawiają się ludzie, którym to wszystko przeszkadza. Chociażby wytykając fakt, że pomagamy jednym, a nie widzimy innych wojen, które są na świecie. Że jesteśmy hipokrytami, że tam pomagamy tutaj, a nie pomagamy gdzie indziej. Wystarczyłoby, żeby taka osoba, która coś takiego pisze, czy w ten sposób myśli, żeby sobie weszła chociażby na stronę Polskiej Akcji Humanitarnej i tam sobie zobaczy, że choćby ta jedna organizacja pomaga ludziom w zasadzie na całym świecie. Nie tylko Ukraińcy. Natomiast jest to chyba rzecz normalna, że więcej tej pomocy będzie szło do sąsiada niż gdzieś tam dalej. Posłużę się takim prostym przykładem. Siedzisz sobie w domu, oglądasz sobie, przyszedłeś z pracy, wcinasz sobie kotleta, oglądasz jakieś tam informacje w telewizji i mówią ci o wybuchu gazu w miejscowości po drugiej stronie naszego kraju. I tak sobie patrzysz, no współczujesz tym ludziom, ale jednak sobie patrzysz jakoś tak spokojnie, wcinając tego kotleta. Ale jeżeli ten gaz wybuchnie w bloku obok, to już tak spokojnie tego kotleta nie wcinasz, bo już w twoim domu również mogą być chociażby jakieś odłamki po tym wybuchu. Może być kurz po tym wybuchu. Ty to odczuwasz. I tu mamy w pewien sposób taką samą sytuację. To się dzieje tuż obok. To się dzieje za ścianą naszego mieszkania. To się dzieje tuż obok nas. Więc to jest normalne, że
ci ludzie uciekają po pomoc do nas i że my im tą pomoc dajemy. A dając tą pomoc, rzeczą najgorszą jest domaganie się czegoś w zamian od tych, którym pomagamy. Pomaga się, moi drodzy, bezinteresownie. Tak więc ja się osobiście cieszę, jestem dumny z nas jako narodu za to, w jaki sposób w tej chwili funkcjonujemy, jak pomagamy Ukrainie. No i życzyć wypada i sobie, i im, i tak naprawdę całemu światu, aby ten konflikt jak najszybciej się zakończył. To jest przykre, ale okazuje się, że ruska hołota potrafi tylko mordować cywili. Działają tak, jak działało SS w czasie II wojny światowej. Przykre, że muszę to mówić o Ruskach, ale jesteście SS-manami XXI wieku.